Dzień dobry, nasze serduszka kochane. Witajcie. Witamy was w piąteczek. Witamy was bardzo serdecznie w takim luźnym vlogu. Obiecaliśmy, że od września... Ładna pogoda znowu się zrobiła. No. To co ja lubię, uwielbiam, więc 30 plus to jest minimum, bo chociaż kalesony ściągnę. Bo już z powrotem założyłem kalesony, no co, przecież zimno się robi. Ale fajnie, jakiś tak zimniutko. Jak fajnie, jak się cieszę. Gdzie cieszę się, kurczę. Ja w nocy musiałem skarpetki góralskie ubierać, bo tak mi było zimno. Ja się cieszę. A później mam katarek, kaszelek i wiesz... A się o kaselku... No. Ja muszę się grubo ubierać, bo mi zimno. No. Mąż mnie wiezie na zabieg, mezoterapię, a jadę robić pod oczka i na buźkę. Także mąż mnie jedzie zawieźć. Ten siniaczek mi zszedł i to jest następna tura. Obiecałem, że już nie będę go tłukł, no to... No. Bo to jest następna tura tego zabiegu. Także wiecie, i teraz właśnie robię tor kolejny. No, także mąż mnie wiezie na zabieżek. Ale mąż już dzisiaj jest rozświetlony. Patrzcie, jaki jest promienny. Serum nałożył na dzień. Progres się stał. Kwas hialuronowy, nic serum nie na założyłem, dzień. Założyłem, kłamie was, okłamuję. Nałożyłeś. Przestań, będę kłamać. Nic nie nakładałem. Przyznaj się. A poszła ty maszkaro. Przyznaj się. Bye bye maszkaro. Nałożył serum, jestem nic z niego dumny. Nic nie nałożyłem. Królowa jest z niego dumna. Weto, królowa jest z niego dumna. Weto. Sprzeciw przed wszystkim kłamstwa, oszczerstwa i to z mojej strony, nie zgadzam się na to. I dziękujemy za wczorajszego live'a, pośmialiśmy się do łez, fajnie było jak zawsze. Chyba ty. Także jeżeli ktoś rozumie nasze poczucie humoru, byłem bardzo rozczarowany. Bo wiecie, dla kogoś, kto wchodzi na przykład pierwszy raz na naszego live'a, to jest takie, co oni pieprzą? Byłem bardzo rozczarowany. Ale my jesteśmy normalni. Ale ja no, byłem nie... bardzo rozczarowany. Tak, ty jesteś rozczarowany. A my jesteśmy normalni, nie udajemy, nie reżyserujemy tego, co ma być i tak dalej, bo nienawidzę reżyserstwa. Jak dzisiaj z rana czytaliśmy, kurczę, scenariusz, co będziemy nagrywać. Ty jesteś chory, on kłamie. Się przyznaj. I widzicie, on znowu kłamie. Ty jesteś kłamca. Znacie. Różowy się robi, czyli kłamie. Jaki różowy? Mam filtr, mam filtr na twarzy, a nie... Nos masz czerwony, pijaku, nos czerwony. Gdzie ja mam nos czerwony? Jedna ja nie piję alkoholu. Piję alkohol. Okazjonalnie. Piję, zobacz jakiś imprezy, czerwony, to... jak czerwony kinol mu się robi. Kłamca, to ten jaki ma kinol duży Pinokia, patrzcie, jak mu wystaje i rośnie. Patrzcie. No, to od patelni zostało spłaszczone i dlatego się wydaje taki duży. Sztuczny mi... efekt botoksu. Biotoksu. Biotoksu. Innowacyjna technologia patelni botoks. Biotoks. Wyprostuje twoje zmarszczki. Biotoks. To jest ekologiczny i pożyteczny. Tak. I efekty są. Mąż jest wyprasowany, nie ma zmarszczek, gładziutki, rozświetlony. Nie marszcz tego czoła. Nie marsz. Jak nie marszczyć, jak mnie słońce łazi. Łazi. Łazi mnie po twarzy. Mamy nadzieję, że wam dobrze piąteczek ja mija. Udałe. Czekaj, bo ta pani coś odpięło i dała tu. Czekaj, no dobra, jedź sobie pani spokojnie. Odpięło no. I dołiła. No i ten, mamy nadzieję, że wam piąteczek dobrze mija, spokojnie. Ci, co są w pracy, to mamy nadzieję, że nikt was w pracy nie wkurza. A, się tak, bo ma rzucać papierosy i nie rzuca. Obiecał wam to na kanale. Tak, i rzucam po przeszczepie włosów, bo tylko mam zakaz kategoryczny tak. Zapalenia. To rzucam właśnie dla przeszczepu włosów, ale jeśli ja poprosiłem tyle czasu, to tego nie chcę zrobić. Zrobię, przecież to jest dziecko. Czekam na wasze opinie, co ja mam z tym faktem zrobić? Po przeszczepie włosów... Wziąć patelnię i... No patelnia jest dla mnie akurat. Kokosem go przywalić? Patelnia jest dla mnie, a nie dla ciebie. Patelnia jest dla mnie, a nie dla ciebie. Patelni nie możesz dotknąć, ty możesz co najmniej dotknąć, nie wiem, ręką mojej buzi i powiedzieć, och, jaka ona jest gładka. I to co najmniej, cegówka należy do jak mnie, patelnia należy do mnie. Jak ci je? To kopnę go, je. Przysięgam, kopnę go. Kopnę go, bo on jest wariat. Kopnę dobra, go. Dobra, skądż, ja pierdziu. Gadasz bzdury. Tak. No już powiedziałem, porozmawiaj z tym swoim farmaceutą, bo on cię łosukuje. Królowa zawsze tak. Królowa jest zła, królowa jest winna, królowa nic... Nie, ja jestem najgorszy, kurczę. Tak, królowa jest najgorsza, królowa jest zła, także grubo. Dobrze, że to jest taki moment, że wiem, że nagrywamy, bo ja potrafię tak nieźle tutaj na... wyzywać. No właśnie wjechaliśmy do Polski, jesteśmy w Polsce. Ludzie cudują, w naszym rodzinnym... Się w naszym rodzinnym mieście już jesteśmy. No, także jesteśmy już w Polsce. W PLL? W PLL, dokładnie, w PLL, w galerii, nie?
Co? Do galerii. O, galerijankę muszę do galerii, do galerii, bo tam dużo klientów czeka. Weź, przestań tak mówić, bo ja naprawdę zaraz cię palnę patelnią, jak będziesz tak mówił. Jesteście galerijanki, ja to zawsze o was mówię. Gdzie jedziemy do galerii, galerii? No nas... Na, galerijanki normalnie nagrać i już, no. Film drugi. Galerijanki is back. Ale shopping później, teraz do galerii muszę jechać do bankomatu, bo tam, gdzie robię zabieg, to gotówką mogę płacić, nie mogę płacić kartą. Chodzi Kapi do galerii, I am back. Tommy Jerry. Tak. Jerry is here. Tak, dokładnie. Mój angielski jest nieposzlakowany, wytłumaczalny, także bardzo uprzejmie wam dziękuję za moje wysłowienie się, możecie się uczyć ode mnie, bo ja jak jeden sławny nasz pan w telewizji, nasza, nie powiem co, ciągle się uczę, w samochodzie, w drodze, na pierwszym oblesie, ja ciągle się uczę. O Jezu, ale się robi gorąco, ja tego nienawidzę, Boże! Jest, w końcu! Nie. W końcu podsmażę wam pupcie. Oh yeah. Już mi podsmażyło na maksa, ale no dobra. I kopytka w górze zostały. Mamy level hard. Idzie pani, nie patrzy. No, tak mówimy, mamy 6 minut, mówimy na 8 minut się do was odezwiemy, chociaż żeby z wami porozmawiać. Ale już parkujemy. Tak przy piąteczku, bo obiecaliśmy we wrześniu z tymi vlogami. Zobaczyć galerianka, bo tam jest coś dla galerianki. Nie, do galerii coś. Później, teraz na shopping. Nie na shopping, teraz nie muszę do bankomatu. To ty grzej szybko, bo no. Ja ustaję sobie tak w takim miejscu, co mógł obserwować, czy ktoś przyjdzie. No, także mamy taki dzisiaj piąteczek i ten, i tak nam właśnie mija. A tutaj patrzcie, jaki on jest gładziutki, rozjaśniony, rozświetlony. Jaki on jest gładki i promienny, jaki on jest piękny on jest. On jest po prostu śliczny. No taka menda śliczna, nie? Że kto? Że ja? No ty, taka śliczna menda jesteś. Bo dzisiaj twoja królowa będzie pokuta znowu, pod oczami i na twarzy. Ci przywalę, to będziesz miał pokutę. No nie, nieprawda, ale zobaczcie, on jest taki piękny, nie? Arturek, pokaż się, uśmiechnij się do kamery. Ale uśmiechnij się. Ale uśmiechnij się. Patrzcie, jaki on jest śliczny. Zobaczcie, jak mi się złoto z zębów... Diamenty, szafiry, karaty. Czekaj, co jeszcze? Ja nie będę sztucznie wybierał sobie zębów, one będą jak będą, trudno myję. Mam żółte, to mam, co mam zrobić, no? Ale jestem bogaty bynajmniej. Ale zobaczcie, ludzie sobie wstawiają złote zęby, nie mam pojęcia po co, jak ja mam. No ale złote zęby, to po co ten złoty ząb? Naturalnie. To jest tylko dla ozdoby, nie? A ja też mam dla ozdoby. No ale nie, jak wstawiają sobie zęba, no to jest dla ozdoby, nie? Ale to w miejsce, gdzie im wypadło, czy niektórzy są tak walnięci, że wyrywają normalnego, żeby złotego zrobić? Nie, to chyba wstawiają. Masakra. Także nasze kochane serduszka, taki obiecaliśmy vlogi, to jest już pierwszy vlog. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie, jeżeli wam się on podobał, prosimy o łapeczkę w górę i komentarz. Komentarz i łapeczkę w górę. Pamiętajcie właśnie komentarz co do rzucenia papierosów, dlaczego on to robi, czy robi to dla siebie, czy dla mnie. Tak. Kochamy was bardzo mocno, życzymy wam miłego piąteczka. Mua, buziaki wielkie i do następnego. Pa!